Jak poinformował Polski Związek Piłki Nożnej, przygoda Czesława Michniewicza z reprezentacją dobiegła końca. W dzisiejszym odcinku pod lupę weźmiemy potencjalnych kandydatów na nowego selekcjonera. Według doniesień medialnych Cezary Kulesza nie zamierza oszczędzać na wynagrodzeniu oraz jest także otwarty na zagraniczne kandydatury, dlatego możemy rozpatrywać także uznane i liczące się w świecie futbolu nazwiska. Sponsorem kanału jest Superbet. Wraz z kodem FUTGOL pełnoletni widzowie otrzymują cashback do 3500 zł, 20 zł za pobranie aplikacji, bonus od depozytu 200 zł oraz przy wpłacie co najmniej 50 zł dodatkowo darmowy zakład o wartości 34 zł. Więcej informacji w opisie. Jeszcze 6 lat temu Marek Papszun uczył w szkole. Dziś jest jednym z kandydatów do roli selekcjonera reprezentacji Polski. Jego Raków jest liderem ekstraklasy z przewagą 9 punktów nad drugą Legią. Od 15 lat żadna z drużyn w naszej lidze nie wypracowała sobie większej przewagi przed przerwą zimową. Papszun swoim zawodnikom po każdym meczu każe pisać podsumowania taktyczne, w których oceniają swoją indywidualną grę, grę całej drużyny, opisują założenia na mecz i odpowiadają na pytania, czy udało się je wypełnić. To sposób na zwiększenie świadomości taktycznej wśród piłkarzy. Sam Papszun przyznaje, że jest surowym i wymagającym szefem. Do klubu z Częstochowy przyszedł w roku 2016, gdy ten znajdował się w drugiej lidze. Aktualnie jest to jedna z najsilniejszych ekip w naszym kraju. W ostatnich 2 latach Raków sięgnął po 2 wicemistrzostwa, 2 puchary i 2 superpuchary Polski. Teraz jest kandydatem numer 1 do tytułu mistrzowskiego. Raków Częstochowa gra w sposób przewidywalny, przeciwnicy wiedzą, jakiego planu taktycznego mogą się spodziewać po swoim przeciwniku, jednak właśnie w tej powtarzalności i konsekwencji tkwi siła Rakowa. Raków gra powtarzalnie, to nie zarzut, to atut. Ma wypracowany styl, stałe zachowania zawodników, zmieniają się tylko wykonawcy, którzy co okienko podnoszą jakość drużyny. Raków w swojej grze jest przewidywalny, ale opanował swój styl do perfekcji. Pamiętam, że gdy pracowałem w Rakowie, to kilka razy słyszałem od analityków innych drużyn: wiesz co, was to się świetnie analizuje, bo gracie powtarzalnie. Obejrzę 2 mecze, są powtarzalne zachowania w obronie i w ataku, za pół roku też zagracie to samo. Ale w Częstochowie co pół roku dokładają do tego systemu lepszych piłkarzy. Mówi Maciej Kędziorek, były asystent Papszuna, w tekście Przemysława Mamczaka dla Weszło.com. Andrii Szewczenko łączony był z reprezentacją Polski już rok temu, po odejściu Paulo Souzy. Nie jest tajemnicą, że Kulesza zauroczony jest Andrijem Szewczenką, a dodatkowym plusem Ukraińca jest to, że będą mogli się swobodnie dogadać. Obaj znają język rosyjski, podaje Super Express. Jak zauważa Jonathan Wilson, w roku 2016 Ukraina odpadła z Mistrzostw Europy po grupowej potyczce z Polakami. Nasi sąsiedzi prezentowali toporny futbol oparty na wierze w indywidualne możliwości skrzydłowych Konoplianki i Jarmołenko. To właśnie po tej klęsce stery kadry przejął Andrii Szewczenko, który w czasach swojej kariery zawodniczej pracował z takimi trenerami jak Łobanowski, Ancelotti czy Mourinho. Poprawę gry reprezentacji Ukrainy w czasach Szewczenki widać było gołym okiem. Należy pochwalić federację naszego wschodniego sąsiada, która wykazała się cierpliwością, pozwalając Szewczence kontynuować przygodę z kadrą mimo nieudanego początku, którym był brak awansu na Mistrzostwa Świata w Rosji. Pod wodzą Szewczenki Ukraina w eliminacjach do Mistrzostw Europy nie przegrała ani jednego meczu, mimo że musiała się mierzyć z Portugalią czy Serbią. Wówczas konsekwentnie stawiała na 4-3-3, jednak gdy w roku 2020 przyszły gorsze rezultaty, ukraiński trener pokazał swój kolejny atut – umiejętność reagowania i elastyczność. Szewa przeszedł na trójkę z tyłu, dzięki której wywalczył niezwykle cenny remis z Francją w eliminacjach do Mundialu. Następnie naprzemiennie, w zależności od planu na mecz, stosował systemy z 3 lub 4 obrońcami. Co warto dodać, nie miał problemu z podejmowaniem odważnych decyzji. W ważnym, ostatecznie wygranym ze Szwecją meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy w pierwszym składzie nie wystawił jednej z gwiazd, Rusłana Malinowskiego. Ciekawostką jest fakt, że Szewczenko, aby wyrobić sobie lepszy pogląd na grę i umiejętności swoich podopiecznych, aktywnie brał udział w treningach drużyny. Reprezentacja Ukrainy zakończyła Mistrzostwa Europy na etapie ćwierćfinału. Po turnieju trener ogłosił swoje odejście. Podczas minionego sezonu przejął Genoę, gdy była ta w głębokim kryzysie. Nie poradził sobie jednak w roli strażaka. Z 11 meczów wygrał tylko 1, rozgrywany w ramach Pucharu Włoch, i został zwolniony. Podsumowując więc, Szewa bardzo dobrze poradził sobie za sterami Ukrainy, choć na zbudowanie zespołu potrzebował czasu, natomiast jego przygoda z Genoą była totalną klęską.
Jak podawał niedawno Przegląd Sportowy, prezes PZPN Cezary Kulesza kontaktował się w sprawie pracy z reprezentacją Polski z najbardziej utytułowanym trenerem ekstraklasy XXI wieku, Maciejem Skorżą. Ten jednak, według doniesień dziennikarzy, miał nie być chętny, ponieważ dopiero co podpisał kontrakt z japońskim Urawa Red Diamonds. Dla Macieja Skorży bardzo udany był miniony sezon. Prowadzony przez niego Lech Poznań sięgnął po swoje pierwsze mistrzostwo od 7 lat. Z uwagi na obecność wielu obcokrajowców w szatni kolejorza, trener odprawy przeprowadzał w języku angielskim. Skorża przyjmował Lecha pod koniec sezonu 2020-21, gdy ten zajmował 11. pozycję i był w głębokim kryzysie. W kolejnej kampanii kolejorz był drużyną, która zdobyła najwięcej goli i straciła najmniej. Najdłużej utrzymywała się przy piłce, wymieniała najwięcej podań i górowała w statystyce podań kluczowych. Wszystkie dane wskazują na to, że Lech był po prostu najlepszą drużyną w lidze. O miano najlepszej w rozgrywkach teraz, pod jego wodzą, ma walczyć Urawa. Ambicją klubu, który niedawno sięgnął po Superpuchar Kraju, jest mistrzostwo Japonii i miano jednej z najlepszych ekip w Azji. Hervé Renard został pierwszym trenerem w historii, który sięgnął po Puchar Narodów Afryki z dwoma różnymi zespołami. O ile późniejszy triumf z Wybrzeżem Kości Słoniowej był do przewidzenia, o tyle wygrana afrykańskich mistrzostw z Zambią w roku 2012 była wielką niespodzianką. To właśnie podczas pracy z Zambią Renard zapoczątkował swój zwyczaj noszenia białych koszul. Jak twierdzi, gdy zmieniał kolor odzienia, jego drużyna przegrywała. Francuski trener to świetny mówca i motywator. Na 3 dni przed finałem Pucharu Narodów Afryki Renard zabrał drużynę Zambii na plażę, na której doszło do akcji ratunkowej po katastrofie lotniczej, do której doszło 19 lat wcześniej i w wyniku której zginęło 18 reprezentantów Zambii. Zawodnicy Renarda złożyli kwiaty, a następnie wygrali finał, dedykując triumf zmarłym rodakom. Największą rozpoznawalność Renard zdobył podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Arabia Saudyjska przed turniejem była uważana za najsłabszą ekipę. Sprawiła jednak sensację, ogrywając późniejszego mistrza Argentynę 2-1. Saudyjczycy wyszli na to spotkanie z bardzo ryzykownym nastawieniem. Byli agresywni w grze obronnej, mieli wysoko ustawioną linię obrony i bronili się w sposób zwarty, kompaktowy, zachowując niewielkie odległości między sobą. Ta mapka pokazuje średnie pozycje zawodników Arabii w pierwszej połowie meczu z Argentyną. Spójrzmy, jak wysoko znajdują się na niej defensorzy. Przy tak wysoko ustawionej linii obrony niezwykle ważna jest dyscyplina taktyczna piłkarzy. Arabia funkcjonowała w tamtym meczu niczym zespół klubowy. Skutkiem tego był fakt, że Argentyna była złapana na spalonych 6 razy w ciągu pierwszych 32 minut. Kiedy spojrzymy na mapę miejsc, w których Argentyna była łapana na spalonym, znów zauważymy, jak wysoko ustawiona była linia obrony podopiecznych Renarda. Hervé Renard ma polskie korzenie. Jego dziadkowie od strony mamy byli Polakami i nazywali się Kamińscy. Wyjechali do Francji w roku 1940. Żaden trener w tym tysiącleciu nie wywarł takiego wpływu na innych szkoleniowców jak Bielsa. Możemy przeczytać w odwróconej piramidzie Jonathana Wilsona. Pep Guardiola, Jorge Sampaoli czy Mauricio Pochettino to trenerzy, którzy otwarcie mówią o tym, że inspirowali się Marcelo Bielsą. To piłkarski idealista. Styl gry zespołu zdaje się być dla niego ważniejszy od samych zwycięstw. To także perfekcjonista. Jestem studentem futbolu, mówił o sobie. Od lat obsesyjnie podchodzi do analizy. Prenumeruje dziesiątki magazynów z całego świata, kolekcjonuje nagrania wideo z meczów, które szczegółowo analizuje. Niegdyś zapytany o to, jak spędzi przerwę świąteczną, odpowiedział, że zamierza 14 godzin dziennie poświęcać na oglądanie nagrań. Gdy w roku 1997 pojawił się na rozmowach z Welezem Sarsfield, przyniósł ze sobą 51 nagrań, by wyjaśnić swoje pomysły dyrektorom klubu. Zresztą próbkę swojego obsesyjnego podejścia do piłki zaprezentował przed Mistrzostwami Świata w Katarze, kiedy to podczas konferencji w Warszawie przedstawił swoje wnioski na temat reprezentacji Polski. Przed przyjazdem do naszego kraju, przeanalizował 50 spotkań biało-czerwonych. Wysoki pressing, jak najwyższy i najszybszy odbiór piłki przeciwnikowi, wielka dyscyplina taktyczna z jednej strony, a zarazem duża kreatywność w działaniach z piłką stanowią fundamenty jego pomysłu na grę. W czasach Marcelo Bielsy Leeds było najintensywniej presującą drużyną w Premier League.
Kluczowe było dla niego odzyskiwanie piłki jak najbliżej bramki rywala, by zdusić atak przeciwnika, nim jeszcze się zaczął. Wyjaśniał, gdy rywale mają piłkę, cały zespół stosuje pressing. Każdy zawodnik stara się skrócić pole gry jak najbliżej bramki rywala, a kiedy ją odzyskujemy, próbujemy grać dynamicznie i stwarzać sobie miejsce do improwizowania. Póki co Marcelo Bielsa prowadził reprezentację Argentyny oraz Chile. Pracował także z Athletic Bilbao, Olympique Marsylią, Leeds czy Lille. Roberto Martinez jako trener klubowy nie osiągał wielkich sukcesów. Jedynym jego poważnym trofeum jest sensacyjny triumf w rozgrywkach Pucharu Anglii z Wigan Athletic. W reprezentacji Belgii prowadził tak zwane złote pokolenie. Na start przegrał z Hiszpanią, ale później jego zespół prezentował kapitalną formę. Czerwone Diabły zajmowały pierwsze miejsce w rankingu FIFA przez 3,5 roku. Z 58 meczów przegrały tylko 3. Kapitalnie radzili sobie na mundialu w Rosji. Dopiero w półfinale zatrzymali ich późniejsi triumfatorzy. Francuzi. Z kolei na Euro odpadli w ćwierćfinale, znów ulegając wygranym całego turnieju Włochom. Belgia potrafiła dominować nad rywalem, wysoko presować, a w ich szatni panowała fantastyczna atmosfera. Jako że część reprezentacji mówi po flamandzku, a druga po francusku, Martinez zarządził, że wiodącym językiem będzie angielski. Po mistrzostwach Europy Belgowie znacznie obniżyli loty, porażki zaczęły przytrafiać się coraz częściej. Z czasem jednak atmosfera w szatni stawała się coraz gorsza. Piłkarze dzielili się na grupki, znów korzystając z flamandzkiego bądź francuskiego. Podobno sytuacja w szatni reprezentacji Belgii podczas mundialu w Katarze była bardzo napięta. Zespół także nie był już w stanie tak dominować w grze, jak czynił to wcześniej i ostatecznie nie zdołał nawet wyjść z grupy, stając się jednym z największych rozczarowań mistrzostw. Jan Urban to trener pogodny, otwarty na media i znany z dobrej pracy z młodzieżą. To, co go charakteryzuje na tle innych polskich szkoleniowców, to fakt, że swoją przygodę z trenowaniem zaczynał w kraju o najwyższej piłkarskiej jakości, czyli Hiszpanii. Mowa tu o młodzieży oraz rezerwach Osasuny. Po kilku latach prowadził nawet pierwszy zespół ekipy z Pampeluny, kiedy ten znajdował się na zapleczu hiszpańskiej La Ligi. Urban jako zawodnik zapracował na miano legendy Osasuny. Strzelił hat-tricka Realowi Madryt na Estadio Santiago Bernabeu. Jako trener akurat trafił na moment kryzysu w klubie i problemów ze spłatą długów, stąd przygoda ta nie była udana. W ekstraklasie z Legią zdobył mistrzostwo, jednak później sprowadzono go do roli strażaka, który krótkoterminowo ma zażegnać kryzys klubu. Ostatnio Urban pracował w Górniku Zabrze. Przejmował tę drużynę po fatalnej wiośnie, gdzie trójkolorowi punktowali najgorzej w lidze. Pod wodzą Urbana zespół z Zabrza rozgrywał atrakcyjne mecze, drużyna dobrze prezentowała się w ofensywie, pod względem zdobytych goli i oddanych strzałów była czwarta w lidze, jednak przy tym słabo radziła sobie w defensywie. Ostatecznie Urban zajął 8. lokatę w lidze, latem Urban został zwolniony z Górnika, co uznano za absurdalną decyzję. Paulo Bento podczas Mistrzostw Świata w Katarze prowadził Koreę Południową. Żaden inny trener w historii nie pracował dłużej z tą kadrą od niego. Korea zdołała ograć Portugalię i zremisować z Urugwajem, czym zapewniła sobie wyjście z grupy. W 1/8 finału trafiła na Brazylię i na tym skończyła swoją przygodę z mundialem. Portugalski trener podobno już przed mistrzostwami podjął decyzję o opuszczeniu tej ekipy bez względu na wynik. Jego drużyna zakwalifikowała się na mistrzostwa, stawiając na utrzymywanie się przy piłce. Miała najwyższe posiadanie w eliminacjach spośród wszystkich azjatyckich drużyn. Cierpliwie budowane ataki od tyłu były domeną ekipy Paulo Bento. Jeśli chodzi o grę obronną, Korea była najintensywniej presującą drużyną. Na mistrzostwach w Katarze bazowała na grze skrzydłami, a aktywni w ataku byli także boczni obrońcy. W przeszłości Bento prowadził także m.in. reprezentację Portugalii, z którą doszedł do półfinału Euro 2012, a później zawiódł na mundialu w Brazylii, nie wychodząc z grupy. Wladimir Petkowicz pracował już jako trener kadry narodowej i w tej roli świetnie się sprawdził. Przez prawie 7 lat prowadził reprezentację Szwajcarii. Jego zespół cierpliwie budował ataki od tyłu i lubił utrzymywać się przy piłce. Pod wodzą Petkowicza Szwajcaria brała udział w 3 eliminacjach
i za każdym razem udawało się jej awansować na wielki turniej. Co więcej, na każdej z tych imprez wychodziła z grupy. Podczas Euro 2020 zdołała wyeliminować Francuzów w 1/8 finału. Zanim Petkovic trafił do reprezentacji Szwajcarii, prowadził m.in. Young Boys Berno, z którym 2 razy zdobywał wicemistrzostwo, natomiast z Lazio sięgnął po Puchar Włoch. Z reprezentacją rozstał się po ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy. Przejął drużynę Bordeaux, z której został dość szybko zwolniony. Z 23 meczów ligowych wygrał tylko 4. Opuszczał zespół, gdy ten znajdował się na przedostatnim miejscu w tabeli po kompromitujących porażkach 0-5 z Reims, 0-6 ze Stade Rennes czy 0-4 z Nice. Na pewno dużym atutem Nenada Bielicy jest umiejętność komunikowania się w języku polskim. Trener ten przez 2 lata prowadził Lecha Poznań i 2-krotnie kończył sezon na 3. miejscu. Kibice polskiej ekstraklasy dobrze pamiętają jego potyczki słowne z sędziami i charakterystyczne powiedzonka, takie jak chociażby "to je cirkus". Największe sukcesy Chorwat póki co święcił w ojczyźnie. 2-krotnie wygrywał ligę z Dynamem Zagrzeb i sięgnął po krajowy puchar. To także on wypromował i rozwinął Daniego Olmo, obecnie jedną z gwiazd reprezentacji Hiszpanii. Bielica pożegnał się z Dynamem nie ze względów sportowych, a dlatego, że wpadł w konflikt z zarządem, który chciał na nim wymusić obcięcie pensji w wyniku pandemicznego kryzysu. Bielica odchodził z Dynama jako trener o wysokim statusie. Łączono go z reprezentacją Chorwacji i Fenerbahce. Ostatecznie podpisał kontrakt z NK Osijek. W premierowym sezonie zdobył z tym zespołem wicemistrzostwo Chorwacji. Przed kolejną kampanią zapowiadano, że drużyna będzie rywalizowała z Dynamem o mistrzostwo. Ekipa z Zagrzebia wydawała się być swoją najsłabszą wersją od lat. Zarząd dopilnował, by do klubu przyszły poważne nazwiska, jednak Osijek skończył sezon na 3. miejscu. Dodatkowo Bielica skonfliktował się z zarządem klubu i latem go opuścił. Marco Giampaolo od dawna łączony jest przez media z reprezentacją Polski. Przez lata bowiem pracował z wieloma naszymi rodakami. W Empoli pod jego okiem rozwijali się Łukasz Skorupski i Piotr Zieliński. Dużą popularność zyskała wypowiedź tego trenera, który stwierdził, że Zieliński to najbardziej utalentowany gracz, którego miał pod swoimi skrzydłami. W Sampdorii pracował z Bereszyńskim, Linettym i Kownackim, natomiast w AC Milanie prowadził Krzysztofa Piątka. Giampaolo to trener, który najlepiej odnajdował się w prowadzeniu drużyn ze średniej półki. Gdy otrzymał szansę prowadzenia topowego klubu, AC Milanu zawiódł. Drużyna grała brzydko i nieskutecznie. Z 7 meczów przegrała 4. Giampaolo we Włoszech postrzegany jest za fachowca od skutecznej gry obronnej. Czesław Michniewicz, który dobrze zna trenerskie środowisko na Półwyspie Apenińskim, w rozmowie z Nuance twierdził, że lekcję od niego brał Maurizio Sarri. Maurizio Sarri przyjeżdżał do Marco Giampaolo na lekcję uczyć się gry defensywnej. Mówił: umiem nauczyć atakować, ale nie umiem nauczyć bronić, więc potrzebuję twojej pomocy. Według TVP Sport jednym z trenerów, który zgłosił akces do pracy z reprezentacją Polski, jest Domenico Tedesco, trener, który ostatnio prowadził RB Lipsk przez 9 miesięcy. Niemiecką drużynę przejął w trakcie sezonu 21-22, gdy ta znajdowała się w kryzysie i zajmowała 11. pozycję w tabeli. Tedesco uratował sezon dla klubu Red Bulla. Przeszedł z systemu 4-2-3-1 na trójkę obrońców i ostatecznie zajął 4. lokatę w lidze. Sięgnął po Puchar Niemiec i doszedł do półfinału Ligi Europy. Początek bieżącego sezonu był jednak dla Tedesco nieudany. Porażki 0-4 z Eintrachtem i 1-4 z Szachtarem sprawiły, że 37-letni Włoch stracił pracę. Napiszcie w komentarzach, który z wymienionych dziś trenerów najbardziej Was przekonuje, a być może Cezary Kulesza powinien sięgnąć po jeszcze kogoś innego. Jeśli tak, to również napiszcie o tym w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.